się znakate ma wyrazna blizna na skroni przez ja ukrywala wiadomo, co się stalo, foto. Stan zdrowia każdego członka brytyjskiej rodziny królewskiej budzi niemalę zainteresowanie nie tylko wśród Brytyjczyków, ale również mediów z całego świata. Jednak przedstawiciele monarchii niechętnie informują poddanych o takich kwestiach. Nie było inaczej w przypadku zmarłej we wrześniu ubiegłego roku królowej Elżbiety II. Dopiero na dzień przed śmiercią Palac Buckingham poinformował oficjalnie o pogarszającym się stanie monarchini. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. W przypadku księżnej Kate to poddani oraz media wymusili na rzecznikach prasowych rodziny królewskiej pewnego wyjaśnienia. Chodzi dokładniej o pokaźnych rozmiarów bliznę, która ma na skroni żona księcia Williama. Sama zainteresowana od dawna maskowała ją dzięki odpowiednim upięciom włosów, czy nakryciom głowy. Jednak po latach domysłów Palac Kensington postanowił odnieść się do domysłów i wydał bardzo krótkie oświadczenie. Blizna jest śladem po operacji przeprowadzonej w dzieciństwie, brzmiało oświadczenie. O jaka operację dokładnie chodziło i czy była poważna? Tego rzecznicy nie chcieli zdradzić. Powołując się na prywatność księżnej. Nieco więcej na ten temat powiedział w rozmowie z Daily Mail chirurg ze szpitala Lister w Londynie, John Stuhr. Naprawdę wątpię, że stan zdrowia był poważny. Powiedziałbym, że blizna jest wynikiem wady tętniczo-zylnej, która została usunięta, tłumaczył.